Gdzie można dostać najtańszy kredyt hipoteczny w październiku 2024 roku? Liczba ogłoszeń mieszkania na sprzedaż stale rośnie. Co to dla nas oznacza? Analitycy informują, kiedy spadną stopy procentowe. Zainteresowany? Ten odcinek jest dla Ciebie. Jesteś ekspertem kredytowym, który mówi po rosyjsku albo ukraińsku? Dołącz do nas i zwiększ efektywność swojej pracy. Poszczegóły zapraszam na dfmałpa rmkredyty. Cześć, witam Cię u mnie na kanale. Ja nazywam się Rona Szpankiewicz, a tutaj rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości można sfinansować. Wyobrażam sobie, że jesteś tutaj dlatego, ponieważ chcesz kupić nieruchomość na kredyt mieszkaniowy, interesuje Cię ranking najtańszych kredytów hipotecznych, zobaczyłeś gdzieś miniaturę właśnie związaną z rankingiem. I tak moi drodzy, faktycznie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jakie są najtańsze oferty kredytowe na rynku. Natomiast i już na stałym wstępie powiem Wam, że no ja mam zupełnie inne podejście do Tematu. Ja osobiście uważam, że rankingi są do bani i nie boję się tego powiedzieć. One są po to, żeby was ściągnąć, żeby w ogóle ktoś zwrócił uwagę, chętnie kliknął, zobaczył, co jest w środku, a nie po to, żeby tak do końca dać wam no, najlepszą możliwą ofertę na rynku. I ten temat moi drodzy, zaparkuję. Zostawię wam to jako ciekawostkę. Moi stali widzowie, widzowie doskonale wiedzą, o co mi chodzi. Myślę, że się ze mną zgadzają. Jeżeli jesteś moim stałym widzem i się zgadzasz lub nie w kontekście tego, dlaczego rankingi są do bani, napisz o tym, proszę, w komentarzu. Jestem ciekawy, ile właśnie tych stałych widzów tutaj cały czas gdzieś jest i, i wspiera mój kanał, za co Wam oczywiście dziękuję. Także rankingi są do bani, parkuję temat, odpowiem na to uzasadnie i myślę, że, że sami przyznacie mi rację, że, że tak właśnie jest. Okej, okay, mamy połowę miesiąca, a tym samym oczywiście jest ranking najtańszych kredytów hipotecznych. Chciałbym, żebyście pamiętali, że ten ranking jest swego rodzaju dodatkiem do wersji PDF, która znajduje się na dole w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. Wersja PDF to nie tylko i wyłącznie chodzić tam tabelki, ale nasz komentarz do całokształtu. Tam jest też też know-how dotyczące banku. Co w danym momencie przychodzi w banku, co nie, jak długo się czeka na kredyt, czy można skrytować dom na rynku pierwotnym, czy też w ogóle mieszkanie, które się dopiero buduje, na przykład City Banku. Tak? Także są takie tam rzeczy i warto, zdecydowanie warto tam. Zajrzeć. Jeżeli interesujesz się tematami, co jest najlepsze w kontekście najtańszych kredytów hipotecznych, to prawdopodobnie jesteś na samym początku, albo szukasz ofert, albo po prostu interesujesz się zakupem nieruchomości, na kredyt mieszkaniowy. W każdym z tych przypadków zachęcam Ciebie do odwiedzenia strony zapytajronalda.pl, gdzie nauczyłem czat AI odpowiadać na pytania związane z kredytami hipotecznymi. Mądrość tej strony pochodzi z mojego doświadczenia, czy prawie 14 lat w branży, napisana książka, tajna byłem kredytobiorcy, całą tą książkę, yeah uh -huh. Dałem jako źródło, no i oczywiście tysiące Waszych pytań pod filmami na YouTubie czy też Twitterze. Także działa to naprawdę świetnie dzięki dzisiejszej technologii. Macie pytanie związane z hipoteką, zapytajronda.pl I na koniec, słowem wstępu. Pamiętaj, że na dole masz rozpiskę całego odcinka, możesz od razu przeskoczyć do konkretnej sekcji, która Cię interesuje. Tutaj od razu informuję, ostrzegam w zasadzie, że no ja bardzo często robię dużo dygresji. Tak więc, jeżeli przeskoczysz od razu do tabelki związanej z 20%. W własnym, no procentowanie czasowo stałe, to stracisz cały to w zasadzie ten odcinek związany z, z tymi wszystkimi anegdotami, z dygresjami, ja często płynę, tutaj mam jakiś szkic w ogóle, o czym chcę z Wami porozmawiać dzisiaj, natomiast większość tych rzeczy to są po prostu dygresje, no tak, taki po prostu jestem w ten sposób, nagrywam, także możesz przeskoczyć, ale uwaga, możesz też coś stracić z tego powodu. Dobra, zaczynamy. Przed Wami na ekranie jest wykres, który pokazuje porównanie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem to jest ta zielona linia z czasowo stałym oprocentowaniem to jest ta czerwona linia. Wykres sporządził na podstawie naszych danych wykres sporządził Jan Dziekoński, twórca portalu FLTR. PL. jeżeli ktoś interesuje się rynkiem nieruchomości i chce mieć dostęp do takich analitycznych danych no to zdecydowanie warto zajrzeć już ta część darmowa daje ogromną wiedzę a ta, która jest płatna to już można powiedzieć jakieś doktoraty praktycznie co miesiąc, bardzo łatwo przyswajalne w kontekście oczywiście nieruchomości ale wróćmy do sedna, zwróćcie proszę uwagę, czerwona linia kredyty z czasowo stałym oprocentowaniem one widać, że tanieją. Natomiast linia zielona, czyli kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, delikatnie drożeją. No, jest już coraz większy dystans. Zwróćcie uwagę, tutaj na dole jest pokazana różnica w oprocentowaniu. Tak? Dzisiaj mamy 1,2 punkta procentowego. Czyli jeżeli byście wzięli kredyt na 100 tysięcy złotych, to w skali roku zapłacicie 1200 zł odsetek, jeżeli, to jest różnica, tak, między stałym a zmiennym, 1200 zł, jeżeli kredyt na milion bierzecie, no to jest już to 12 tysięcy złotych, nie, to jest jakieś 1000 zł miesięcznie, to jest już naprawdę sporo. 1,2 punkta procentowego różnicy, to jest bardzo dużo. Mówimy, wiecie, o procentowaniu przy, przy stałym, z 20% wkładem własnym, to jest w okolicach lekko poniżej 7, natomiast przy oprocentowaniu zmiennym to jest lekko powyżej 8. To tak wygląda. I ktoś mówi 8, 7, co za różnica? No, jeżeli bierzesz kredyt na milion, to jest to 12 tysięcy rocznie konkretnie na temat. tak? Idziemy dalej, ponieważ wielu moich widzów cały czas myśli w kategoriami, że będą brali kredyt. Ze zmiennym oprocentowaniem, a nie stałym, i rozumiem Was, macie do tego prawo. To są Wasze pieniądze, Wasze decyzje. Nic mi do tego, żeby Wam tutaj oceniać Wasze gdzieś tam poczynania. Więc specjalnie dla Was pokazuję wykres, który pokazuje marże na kredytach o zmiennym oprocentowaniu, które no, w zasadzie są cały czas na poziomie w okolicach 2,2 przy stabilnym wyborze. Marże się nie zmieniają. I dla przypomnienia, oprocentowanie zmienne składa się z marży kredytowej. Marża to jest to, na czym bezpośrednio na nas zarabia bank, nie mylić z prowizją do uruchomienia, a stopa procentowa, w dużym skrócie można powiedzieć WIBOR, na przykład 3-miesięczny, to jest koszt pieniądza, po jaki banki pożyczają te pieniądze między sobą. Marża plus WIBOR, WIBOR jest zmienny, marża jest stała, razem mamy oprocentowanie, tak? Czyli jeżeli jest 2,2% oprocentowanie marży. A WIBOR jest na poziomie, no, żeby łatwo było policzyć, nie całe 6%, tam jakieś 5-9%, no to mamy oprocentowanie lekko powyżej 8%. I z perspektywy osób, które biorą ze zmiennym oprocentowaniem, no najważniejsze jest, żeby ta marża była jak najniższa, no bo im niższa marża, tym oprocentowanie jest niższe. A jak jeszcze marża jest niska i stopy spadną, no to będzie jeszcze niższe. A jak widać, marże praktycznie stoją i się tutaj nic, nic wielkiego nie zmienia. I teraz pamiętajcie proszę, że to są średnie oferty. Gdy Janek tworzył ten wykres na, nas, na podstawie naszych danych, ten wykres bazował na, na podstawie wszystkich ofert, jakie, jakie mamy w swoim rankingu i wyciągał z nich średnie, nie? Czyli tych najtańszych i tych najdroższych. No, oznacza, że są tańsze i są droższe oferty. I teraz właśnie przechodzimy do, do kolejnego slajdu. Porównanie stałego versus zmienne Oprocentowania przy kredycie mieszkaniowym. Kwota kredytu w obydwu przypadkach jest taka sama: 500 tysięcy złotych na 30 lat, 20% wkładu własnego i 10% wkładu własnego. Porównujemy dwie wartości ze sobą: S to stałe, Z to zmienne oprocentowanie i za każdym razem bierzemy pod uwagę tylko tą najlepszą ofertę, czyli to nie są średnie oprocentowania, a najlepsze w danym typie, tak i na przykład BMP Paribas. 20% wkładu własnego, 500 kwota kredytu, 30 lat. Przy stałym oprocentowaniu jest po prostu najlepszy. Analogicznie przy zmiennym najlepsze jest ING w tym konkretnym miesiącu, tak? I to, co nas interesuje, no to koszt całkowity po 60 miesiącach. I tutaj się zatrzymam na moment. Wspominałem o tym, że będę wracać do tego, dlaczego rankingi są do bani. Chciałbym, żebyś rozumiał, że bardzo często rankingi kredytowe gdzieś tam w internecie Pokazują tobie, jaki jest łączny koszt kredytu. tak? Biorą pod uwagę, wiecie, odsetki, co jest oczywiście bardzo dobre. Koszty utrzymania jakiegoś konta, jakiejś karty kredytowej, jeżeli występuje w danym, danej ofercie, co my tam jeszcze mamy. Często banki pokazują jakieś ubezpieczenia, no, słowem wszystko, co, co jest doklejone do kredytu i pokazują ci łączny koszt kredytu przez 30 lat, czy tam. Jaki bierzesz okres kredytowania, łączny koszt, koszt kredytu przez cały okres kredytowania, i to jest moim zdaniem bardzo duży błąd, bardzo duży błąd. Są dziesiątki powodów, dla których nie będziesz tego kredytu spłacać w naszym konkretnym przypadku 30 lat. Pierwszy powód zmieni się twoja sytuacja materialna, stwierdzisz: OK, stać mnie na więcej, zmieniam. Albo wynajmiesz to mieszkanie, albo jest sprzedaż i spłacisz wcześniej kredyt. Druga opcja Zmienia się Twoja sytuacja rodzinna. Potrzebujesz zmienić nieruchomość na większą. Cokolwiek w tym, wiesz, w tym stylu. Nie? Albo dziecko się urodziło, albo coś tam zmieniasz. Albo wynajmujesz, albo sprzedajesz, spłacasz kredyt wcześniej. Na przykład nadpłacasz ten kredyt. Nadpłacasz 50 tysięcy, skądś dostajesz 10 tysięcy, nawet 500 złotych, jeżeli nadpłacisz. To już zmieni się cały harmonogram spłacania rat i to będzie wyglądać. Inaczej. Kolejna rzecz. Może się okazać, że przeniesiesz swój kredyt do nowego banku. Bez względu na to, czy masz zmienne czy stałe, możesz to zrobić. I jeżeli dzisiaj oprocentowanie przy, w BMP Paribas byłoby na poziomie 6,5% stałe, tak, i za jakiś czas obniżą stopy procentowe, obniżą stopy, będą nowe oferty kredytowe, gdzieś na poziomie 6%, Przenosisz kredyt do nowego banku, masz nową ofertę. Już to nie jest Benpe Paribas. Na innych zasadach, co innego, inne produkty, ma inne koszty. Koszt całkowity jest tutaj zbędny. To jest ciekawostka, taka jak ile elektryków w tym roku zostało sprzedanych. Nie? To jest taka ciekawostka. Ja wiem, bo dzisiaj sprawdzałem: 973 <laughs> przez cały rok. Zostało sprzedanych, ale to jest ciekawostka, nie? To nic nie zmienia w naszym życiu. A tu mówimy o kredycie mieszkaniowym, który będziecie spłacać 10 lub 12 lat, bo nie wierzę, że jeżeli oglądacie mój kanał, to będziecie robić to dłużej, bo daję wam takie sposoby na to, żeby ten kredyt spłacić wcześniej, że to się faktycznie wydarzy, tak? Natomiast wracając do sedna: elektryki nas nie interesują. Tak samo bo, wiecie, ta liczba nas nie interesuje elektryków, to jest takich głupi przykład, bo sam jeżdżę i elektrykiem i uważam, że są świetne samochody. Koszt całkowity jest zbędnym tematem. To jest ciekawostka. Nic więcej. Zmienisz kredyt, spłacisz go wcześniej, nadpłacisz lub cokolwiek z nim zrobisz, to spowoduje wiecie, nawet może się okazać, że wasza cena nieruchomości wzrosła i macie dodatkowy wkład własny między tym, co macie dzisiaj. Dzisiaj kupujecie za milion. Za... 3 lata będzie warta mln. to te 300.000 jest, jest waszym dodatkowym wkładem własnym. Trzeba będzie kredyt przenieść do nowego banku, dzięki temu będziecie mieć większy wkład własny i teoretycznie lepszą ofertę kredytową. Więc masa różnych powodów, dlaczego to wszystko się pozmienia. Koszt całkowity nas nie interesuje. Natomiast to, co nas interesuje, to koszt całkowity po 60 miesiącach. 60 miesięcy, czyli 5 lat od uruchomienia jest bardzo ważnym okresem. No przede wszystkim możemy porównać koszt przy oprocentowaniu stałym, które jest na 5 lat. Przez pierwsze 5 lat są jakieś dodatkowe ubezpieczenia wymagane przez banki, jakieś dodatkowe produkty. Przez te 5 lat faktycznie ten koszt generuje, naj... ten kredyt generuje najwięcej kosztów, a my prawdopodobnie w ciągu 5 lat będziemy go przynosić właśnie z powodu, że generuje najwięcej kosztów. Więc to jest nasz de facto clue, na co my powinniśmy zwracać uwagę. Koszt całkowity po 6, 60 miesiącach. I teraz wracając do sedna. Tej konkretnej tabelki stałe oprocentowanie w BMP Palibas przy kredycie na 500 tysięcy złotych generuje kosztów. W tym są odsetki, koszty utrzymania konta, karty kredytowej, jeżeli występuje i tak dalej. Generuje kosztów, ale nie kapitału, czyli nie ma w tym koszcie pieniędzy, których pożyczacie, a są te koszty utrzymania kredytu, koszty, które generuje kredyt. No i BMP Paribas generuje koszty na poziomie 165 tysięcy na stałym. A ING na zmiennym, przy takim samym wkładzie własnym, przy takiej samej kwocie kredytu 193 tysiące. Różnica 29 tysięcy złotych przez 5 lat. Tak. Dużo czy mało ocencie sami. Przy 10% wkładu własnego jest to 28 tysięcy złotych, tak, czyli też, też jest to znacząca kwota. Jeżeli ktoś bierze milion złotych, to może możemy tutaj razy dwa, czyli 60 tysięcy, to samo praktycznie w tym wariancie. Milion to nie jest jakaś dzisiaj duża kwota kredytu, to się zdarza. Na co dzień pomagamy naszym klientom uzyskać kredyty mieszkaniowe. Ja widzę po prostu, jakie tematy do nas przychodzą. Każda osoba, która do nas pisze, gdzieś tam kontaktuje się z nami przez rmkredyty.pl, one na kontakt, to jest formularz kontaktowy. Ja widzę te, te case'y, z którymi do nas przychodzić. Na co dzień, moi drodzy, Zarządzam zespołem, uważam osobiście, najlepszych speców od kredytów w Polsce. Działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie. Koszt uzyskania kredytu za naszym pośrednictwem jest identyczny, jakbyście poszli bezpośrednio do banku. Z tą różnicą, że no, to my po prostu otrzymamy to wynagrodzenie od banku, a nie człowiek w banku. Jeszcze raz powtórzę, rmkredyty.pl, łamane na kontakt, zapraszam do kontaktu. Wróćmy. Wiele osób mówi, dobra, ja nie chcę stałego. Ja rozumiem, że 29 tysięcy taniej wychodzi dzisiaj, ale obniżą stopy procentowe. Więc jak obniżą stopy, no to mi się już nie będzie opłacało stałe. Zmienny będzie tańsze. tak? I teraz yy, przed sobą na ekranie macie artykuł z portalu rynekpierwotny.pl. BMP Paribas, marzec 2025, to dobry moment na zdawienie obniżek stóp procentowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl obniżek 100% w marcu 2025 w dość dynamiczny sposób, tnąc stopę referencyjną do 4% na koniec przyszłego roku z 5,75% obecnie. Poinformował główny ekonomista Payba z banku Polska Michał Dybała. PKBP czyli inny bank, wspomina o tym, że istnieje ryzyko, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy już w pierwszym kwartale 2025. Czy tak będzie, czy nie? Nie wiemy tego. Natomiast to, co tutaj mamy, wiecie, wróżenie z fusów, ale fajnie, że ktoś podał konkretne liczby. 5,75 jest dzisiaj, 4% na koniec roku. Nie? Czyli od marca e, przez 9 miesięcy spadnie do 5,75. Czyli wracając do naszej tabelki, różnica... Między oprocentowaniem stałym a zmiennym jest około 1,2 punkta procentowego. Czyli o tyle musiałoby Rada Polityki Pieniężnej obniżyć stopy procentowe, żeby koszty miesięczne zaczęły się zrównywać. Ale do tego czasu cały czas stałe będzie tańsze, będzie generować mniejsze koszty. Więc głupotą byłoby wchodzenie w zmienne, kiedy tańsza oferta jest na stałym. Słuchajcie, no tak to wygląda, nie? No, różnica jest 30 tysięcy przez 5 lat. Ok, jeżeli obniżą jeszcze bardziej na przykład zjadą właśnie o, o te tam 1,75 punkta procentowego, no to wtedy będzie trzeba myśleć o tym, żeby przenieść. W ogóle jeżeli zaczną obniżać stopy procentowe, to będziemy przenosić ten kredyt do nowego banku. Słuchajcie, o refinansowaniu, bo mówimy, przenoszenie kredytu obecnego do nowego banku to jest refinansowanie. Nagrałem na ten temat osobny odcinek, jak spłacić kredyt 5 lat wcześniej bez nadpłacania. Wszystkie osoby, które są zainteresowane tematem, odsyłam do, w opis pod filmem lub w pierwszy komentarz, tam są linki, a ja już y, zamykam budzi na ten temat, bo na pewno wiele osób, które mnie słuchają, ma już dosyć, bo ja o tym mówię za każdym razem. Pochwalę się tylko tyle, że w ING dostałem decyzję pozytywną na pełną kwotę kredytu i niebawem opiszę ten, ten case y, tutaj y, konkretnie, pokażę Wam, jaką ofertę miałem w BMP. Ja, miałem w, ja miałem, miałem w Santanderze, tak widzicie, nawet nie wiem z bardzo w jakim banku miałem kredyt, tak bardzo się do nich przyzwyczajam. A teraz będę miał w Jengie. W banku ze słonikiem, jak ja to że sobie <gryw> lubię żartować, że tam jest lew, nie? A to też jest ciekawe, kto wyglądał z Was Greotron. Lew no, to był symbol Lannisterów, nie? A Lannisterzy to byli ci, którzy kontrolowali pieniądze gdzieś tam w całym tym Westeros, w Królestwie. No i mają swój bank dzisiaj. Ingie się nazywa. <gryw> Dobra. Tyle tytułem gdzieś tam takiej bardzo małej dygresji związanej z grą o tron. Wracamy do, do naszego tutaj tematu. Wspominałem o tym, że nagrałem film związany z refinansowaniem, ale moi drodzy, to nie jest jedyny wartościowy film, który ostatnio wrzuciłem. Jest, być może Was to zainteresuje, kredyt dla branży IT, kredyt dla ludzi, którzy są lekarzami czy też stomatologami, kredyt na dużą kwotę. Jak uzyskać tego typu finansowanie, jeżeli chcemy na przykład półtora miliona kredytu? Bardzo duże schody, w zasadzie trzeba się przygotować na Bankowy roller caster, więc to są różne filmy. Wszystkie są w opisie pod filmem. Być może Was to zainteresuje. Tematy uważam, że bardzo ważne i nawet jak nie dotyczy Was ta konkretna sytuacja, ten konkretny case, to nie jest Wasz case, to jednak warto obejrzeć, no bo pokazuję Wam nowe, jakby takie elementy gry z bankami. A być może część z Was pamięta, że ja niejako stworzyłem tajną broń kryptobiorców. To jest książka. Notabene tutaj gdzieś stoi i jest też za darmo do pobrania, bo moi drodzy, no ja zarabiam na kredytach. Książkę wydałem, uważam, że jest świetna, cała ta książka jest też w Zapytaj Ronalda, tylko że tam trzeba wiedzieć, o co zapytać, a książka daje Wam niejako wiedzę poglądową na temat tego, jak kupić nieruchomość na kredyt mieszkaniowy. Wracamy, bo się rozgaduję, za dużo, za dużo dygresji daję, ale wiem, że lubicie, wiem, że naprawdę to lubicie, także robię to, po prostu robię to. To, co ma się przed sobą w tej chwili to zestawienie zdolności kredytowej na październik 2024. Pokazuje to z dwóch względów. Pierwszy względ jest, wzgląd jest oczywiście taki, że warto wiedzieć, co w tej chwili się dzieje w bankach. Trzeba tutaj podkreślić, że jest to dochód na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy działalnościach gospodarczych na księgę przychodów i rozchodów ten dochód jest bardzo podobny, aby uzyskać taką samą zdolność kredytową. Natomiast no, no niestety, jeżeli ktoś ma mieszane dochody, to ta tabelka jest bardziej czymś na zasadzie poglądu tak? Chciałbym, żebyście rozumieli, że jeżeli zgłosicie się do nas, my zawsze wam tą zdolność kredytową sprawdzimy, więc jeżeli chcecie sprawdzić zdolność, odzywacie się na rmkredyty.pl, łamane na kontakt. Nad tą tabelką nie będę się za bardzo tutaj, wiecie, rozczulać. Jak chcecie, to zatrzymajcie sobie i, i zobaczycie, co tutaj się dzieje. Pamiętacie, wspominałem o tym, że rankingi są dobanie. No i teraz zwróćcie uwagę, robimy ranking najtańszych kredytów hipotecznych. No i fajnie, że kredyt jest najtańszy w jakimś banku, nie? Zaraz, zwróćcie uwagę, że ja jeszcze tego nawet nie pokazałem, tak, bo to jest tak, tak mało istotne, ale najważniejsze jest to, którym banku macie zdolność kredytową. Takie różnice przy dwóch osobach w gospodarstwie domowym, 12 tysięcy netto, średnia to 760 tysięcy, nie? Najwięcej daje Welo, prawie 900, najmniej daje BNP Paribas, 520. No spora różnica, nie? 900 za 520 to jest 400 tysięcy złotych. Zaokręglając oczywiście nam 300 z kawałkiem wyszło, ale to no, pragnę Wam pokazać także ranking, rankingiem, ale po kredyt idziemy tam nie zawsze, gdzie najtaniej, ale często po prostu tanio, gdzie mamy zdolność kredytową, dadzą nam tyle, ile chcemy, gdzie jest miło i szybko. No tak wygląda życie, moi drodzy. Ranking ranking, nie? Kolejny slajd. Dochodzimy wreszcie do rankingu najtańszych kredytów hipotecznych. Tu jest 20% zmienne. Jeżeli ktoś chce sobie życzy, niech sobie da pauzę, a ja idę dalej. 20% stałe. I ostatecznie chcę wam jeszcze raz podkreślić dlaczego rankingi są do bani. Wspominałem już o tym kilka razy, ale daję kolejny powód ku temu. BMP Palibas Bank numer jeden, który tutaj jest, tak? on ma faktycznie najtańszy koszt kredytu. To jest ranking najtańszych kredytów, więc nie bierzemy pod uwagę zdolności, bierzemy pod uwagę najtańszy koszt kredytu. No i faktycznie przy 20% wkładzie własnym, przy 30 latach okresie kredytowania i kwocie kredytu 500 tysięcy BNP... Przy stałym procentowaniu wychodzi najtaniej. 164 tysiące. I to wyraźnie tańsza niż konkurencja. Zwróćcie uwagę: 173 tysiące, 173, 175. Później, już jest w zasadzie te kolejne cztery miejsca to już powinno być egzekwo drugie miejsce. Nie? Ale pierwsze, no Palibas, BMP Paribas, no jest to znacząca różnica. Jakby tam policzyć kilka procent, mieć, a nie mieć, fajnie. Fajnie mieć. Ale czy BMP Paribas jest taki kolorowy? No, on ma swoje za uszami. Powiem za swoim przykładzie. Mam kredyt w Santanderze, oprocentowanie 8,25 albo 8,35 dokładnie, nie zapamiętam tego chyba. Co dużo tych kredytów miałem, nie zwracam na to uwagę. W każdym razie mam dalej jeszcze w Santanderze. Na początku refinansowałem kredyt do BMP Paribas. Oni mieli wtedy 6,75, coś takiego, w momencie kiedy ja składałem tam wniosek. Wyraźnie taniej. Różnica w racie... O ile dobrze pamiętam, w ogóle na początku to do Citibanku się starałem, i tam różnica była w racie 1300 zł miesiąc w miesiąc. Ja mam dzisiaj ratę ,68 czy jakieś coś takiego jak 300 zł ubezpieczenie, więc 1000, tam 200, 1300 miałem w Citibanku. Ale City bardzo szybko powiedział: wycena Twojej nieruchomości nie pozwala Ci na uzyskanie do, dodatkowego wkładu własnego, ponieważ ja kupiłem swoją nieruchomość z minimalnym 10% wkładem własnym. W międzyczasie ceny nieruchomości wzrosły przez rok, zrobiłem jeszcze raz wycenę nieruchomości, z wyceny wyszło tyle, ile, ile trzeba, ale Citibank nie zaakceptował tej, tej wyceny i zrobił swoją własną wycenę, bo swoim sposobem, no i wyszło, że mniej jest warta. Nie? dobra, Mówię OK. Poszedłem do BNP Paribas. Bardzo podobny case. Jest zdolność kredytowa, nie ma problemu, bo przy refinansowaniu trzeba mieć zdolność, natomiast dałem wycenę nieruchomości, zrobioną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który był na liście BMP Paribas, którego BMP Paribas akceptuje, który robi wszystko jak należy. Dzięki tej wycenie miałem dodatkowo 10% wkładu, własnego więc tańszą ofertę. No i BMP Paribas powiedział, tak, operat fajny, fajna nieruchomość, super, natomiast ona nie jest warta 1,150,000, 150 000, jak wychodzi z wyceny. Tylko ona jest warta na chyba 850 tysięcy i te różnice trzeba było pokryć z własnego gdzieś tam własnej kieszeni. Więc super, że BMP Paribas jest na pierwszym miejscu, ale oni podważają operaty szacunkowe, podważają wycenę nieruchomości. Więc nagle się okaże, że jest to oferta w Twoim przypadku, być może tak jak i w moim to było, nie na 20%, a na większej 25, 30, 35, nawet niech będzie na 25%. tak? Te 5% trzeba do tego wpłacić. A nie trzeba tego robić w pozostałych bankach, bo tam na przykład ta wycena nasza zostanie zaakceptowana, a nie podważona. Jeszcze a propos BNP, już inna sprawa, że najgorzej liczą zdolność kredytową, co widzieliśmy przez chwilą w pozostałej tabelce. Idźmy dalej, na przykład co my tu mamy. ING. ING nie akceptuje dochodów z wynajmu nieruchomości. Może akurat ty masz takie dochody, tak? No niestety, ING odpada. PKOSA. Chętnie dać Ci kredyty do 500 tysięcy złotych, ale powyżej tam się zaczynają spore schody. Oni mają jakieś takie procedury, że do 500 tysięcy jest decyzja oddziałowa i dzieje to super szybko. Powyżej trafia do centrali, no i tam się zaczynają duże schody, problemy i tak My jesteśmy w stanie oczywiście to dla Was przewalczyć, natomiast no, nie jest to bank dla kwot powyżej 500 tysięcy złotych, ale jest na trzecim miejscu. tak? Świetnie to, to tutaj wygląda. M-Bank na przykład, mamy tutaj piąte miejsce. M-Bank akceptuje dochody z umowy o pracę albo umowy o zlecenie, albo umowy o dzieło już po 6 miesiącach, czego nie robi żaden inny bank. Nie? A jest dopiero na piątym miejscu. I faktycznie wychodzi drożej niż BMP Paribas, no ale może się okazać, że tylko w tym banku masz zdolność, bo tylko w tym banku zaakceptuje ci dochód twojej umowy zlecenie, która trwa dopiero, nie wiem, 8-9 miesięcy. nie? I, I co? I fajnie, że BMP jest na pierwszym, no ale weźmiesz w tym banku. I bo tylko tam masz zdolność. No i okaże się, że to jest właściwie to jest najtańszy bank na rynku dla ciebie, ponieważ w żadnym innym banku nie masz zdolności kredytowej. Santander, siódme miejsce w ogóle tutaj w zestawieniu, 183 tysiące, to jest 11 tysięcy, w zasadzie nie, to jest jakieś około 20 tysięcy drożej niż Bębara, Balibas, sporo, ale na przykład Santander jest to świetny bank dla osób, które są z branży IT. Jeżeli ktoś jest na samozatrudnieniu, przychodzi z etatu, otwiera nową działalność, to już po trzech miesiącach. Może dostać tam na działalności gospodarczej, a w takim, na przykład, BMP Palibas czy na przykład PKBP potrzebuje czekać 12 miesięcy. No i jest spora różnica, nie? Santander też kocha, na przykład, lekarzy czy też stomatologów. Takich kocha, że nie potrzebuje w ogóle pokazywać dochodów, wystarczy, że powiedzą: Ja zarabiam 15 tysięcy dochodu mam. I ciach akceptują. Nie? I zobaczcie, i siódme miejsce, i millenium. Osta, ostatnie miejsce. A wiecie, że w mileniu w tydzień jesteście w stanie uzyskać decyzję, decyzję kredytową? Spróbujcie to samo uzyskać w NG. Nie ma szans, żeby była w tydzień. Półtora miesiąca. To jest czas realny, który ja w tej chwili czekam na decyzję kredytową. Tak, jeszcze po drodze jest, wiecie, załatwianie zaświadczenia z, o niezaleganiu z u USU. W ogóle skończył się miesiąc obrachunkowy, więc chcieli kolejnych dokumentów ode mnie. Nie neguję, tak, tak, i mają proces, ok, natomiast trwało to miesiąc, półtora miesiąca do momentu, kiedy jest do umowy, a milenium w tydzień, w tydzień jesteś się stanie już dosyć decyzję kredytową i tak, ostatnie miejsce, ale coś za coś, nie? no i jest po prostu... Szybko. Więc, moi drodzy, no, chciałbym, żebyście zrozumieli, że tak, rankingi są fajne, świetnie jest sobie to porównać, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ każdy z was ma inny przypadek, każdy z Was jest inną osobą, z innym bogarzem doświadczeń, często też z innymi. Dochodami o różnych wysokościach z innych źródeł, dłuższy, krótszy, krótszy tych uzyskiwania tych dochodów, to wszystko ma znaczenie. Każdy z was jest inny. Dlatego, jeżeli chcecie, żebyśmy przygotowali taki ranking specjalnie pod was, czyli sprawdzili waszą zdolność kredytową, a następnie sprawdzili konkretne oferty pod Waszą konkretną nieruchomość, odezwijcie się do nas na rmkredyty.pl, łamane na kontakt. Jeżeli macie pytania, na które chcielibyście, żebym ja osobiście odpowiedział, piszcie je proszę w komentarzach. Wszystkie komentarze czytam na merytoryczne, odpowiadam. Natomiast jeżeli chcielibyście zadać pytanie i od razu uzyskać odpowiedź, zapraszam na zapytajronalda.pl Pamiętajcie o filmie o refinansowaniu i o pozostałych filmach branży IT, lekarze i wiele, wiele innych. Opis pod filmem i pierwszy. Komentarz w tym odcinku. To wszystko. Do zobaczenia. Cześć!